Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest piękne niedzielne popołudnie, 22 dzień września 2024 roku. Jadę do Brzeskiej Woli na lotnisko, żeby przywitać się i polatać z kolegami, koleżankami baloniarzami. Ma być 3 balony, być może docelowo będzie 4. Zobaczymy. Rozmawiałem z Marcinem, potwierdził, że 3 balony na pewno będą. Tak więc do Brzeskiej Woli zostało mi jeszcze około 30 minut drogi. No i będę się szpeił. Około godziny 17 mam być już w powietrzu. No i balony również około godziny 17 i 17.15 powinny wystartować. Tak więc moi drodzy, do zobaczenia. Oskar Kilo 58, Brzeska Wola Radio, ukłony aktualnie Cessna 172 na pasie 1-2 będzie startować i dalej będzie odejście z pozycji z wiatrem, można w kierunku. No i moi drodzy, jestem w Brzeskiej Woli. Właśnie przed chwilą spotkałem się z Marcinem i Leszek tutaj koło mnie przejechał. Pojechali tam pod las, żeby wiatr im nie przeszkadzał przy stawianiu balonów. Ja będę tutaj stąd startował, tak żeby mieć dużo miejsca do lądowania. O, właśnie ląduje kolejny samolot. Możecie zobaczyć lądowanie. Pięknie, miękko posadzony. Super. Ruch w powietrzu jest, tak więc trzeba zachować szczególną ostrożność. Mam radio ze sobą. Jak słychać, dlatego szpeję się, czekam na balony i będę startował. Do zobaczenia w powietrzu. No i krótko po starcie skierowałem swoje kroki w stronę Przemka i Adama, którzy właśnie rozkładali balon, a kiedy zobaczyłem, że Marcin z Leszkiem już wystartowali, ja wystartowałem, bo i tak jestem znacznie szybszy od nich, mogę sobie w ich rejonie polatać. No i możecie zobaczyć, jak Marcin startuje właśnie tym niebieskim balonem Sierra Papa Bravo Tango Whisky. Polatałem wokół niego i poleciałem przywitać się już w powietrzu z Leszkiem, który właśnie leci swoim nowym balonem. No i tradycji, żeby się stało zadość, latam od jednego balonu do drugiego, żeby troszeczkę porobić kolegom zdjęć, żeby ich pofilmować. No i dla nas motoparolotniarzy takie latanie z balonami jest mega atrakcją. No a ja, kiedy balony jeszcze były nad lasem, postanowiłem polecieć troszeczkę dalej, tak żeby dać szansę na wylot balonów z nad ściany lasu, bo tak jak dla mnie nie jest przyjemnością latać nad samymi wierzchołkami drzew, no i nie jest to zbyt bezpieczne, bo gdyby napęd wyłączył się, no to nie miałbym gdzie awaryjnie lądować. A tak, zanim balony wyleciały, ja mogłem sobie polatać po okolicy i troszeczkę pozwiedzać.
No i przy pięknych okolicznościach przyrody, przy zachodzącym słońcu właśnie mijam Leszka, Sierra Papa, Bravo, Lima, Uniform. No i w oddali zauważyłem balon Przemka, który wyłonił się znad ściany lasu, ze startowiska Brzeskiej Woli. No i poleciałem, żeby również porobić jemu troszeczkę zdjęć i pasażerom, którzy znajdują się w dużym koszu, który możecie oglądać pod balonem. Korzystając z okazji, że latam z balonami, niektórzy zadają mi pytania, no a co z tymi samochodami, jak te balony z powrotem wrócą na startowisko, jak one lecą z wiatrem. No to już rozwiewam wasze wątpliwości, ponieważ kierowcy jadą samochodami za balonami, obserwują balony, no i są oczywiście w stałym kontakcie z pilotami balonów, wiedzą, w które miejsce mają jechać, no i jeżeli balon już jest nisko ziemi, kierowca podjeżdża samochodem jak najbliżej balonu, tak żeby można było go szybciutko zwinąć na pakę i bezpiecznie odjechać. No a ja tymczasem troszeczkę pokręciłem się wokół balonu Przemka, zrobiłem parę ujęć i z powrotem poleciałem nad Białobrzegi, nad które właśnie doleciały już balony. Balony są znacznie wolniejszymi statkami powietrznymi od motoparolotni. One są uzależnione praktycznie od wiatru, lecą z taką prędkością, z jaką wieje wiatr, a my motoparolotniarze możemy latać wokół nich od jednego do drugiego, no i cieszyć się z przebywania z nimi w powietrzu. Słońce już coraz niżej, ja jeszcze chwilę się tu pokręcę, balony szykują się już do lądowania. No a ja po drodze, latając tutaj nad łąkami, zauważyłem pięknego jelenia, który wyskoczył zza krzaków, no i którego możecie tutaj obserwować. Nie straszyłem go, poleciałem dalej nad Pilicę. Chwilę przeleciałem nad Pilicą. No i z uwagi na to, że już robiło się późno, zostało mi jeszcze 2,5 litra paliwa w zbiorniku. Musiałem się z kolegami i z koleżankami pożegnać, no i odlecieć w kierunku startowiska do Brzeskiej Woli. Po paru minutach, lecąc pod wiatr, doleciałem do startowiska, zgłosiłem przez radio, że podchodzę do lądowania. Cessna, która była za mną, chwilę poczekała, ja wylądowałem, a po paru minutach Cessna wylądowała po moim lądowaniu. A na sam koniec chciałem podziękować bardzo serdecznie ekipom z balonów, Marcinowi, Przemkowi, Leszkowi, Adasiowi za spotkanie, za wspólne latanie. Dziękuję za zaproszenie i za bardzo mile spędzony niedzielny wieczór. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnych lotów. Cześć wam! No i moi drodzy, wylądowałem. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do kolejnych na kanał Skrzydła Mazowsza. Cześć wam!